Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat firmy Intel i jej roli w naszym codziennym życiu. Intel to jedna z największych firm zajmujących się produkcją procesorów i układów scalonych na całym świecie. Ale czy wiesz, że Intel pojawił się także w wielu filmach, serialach oraz jest nieodłącznym elementem naszego życia codziennego? Zaczynajmy! Pierwszym miejscem, w którym pojawił się Intel, było kino. W wielu filmach i serialach procesory Intel były używane przez bohaterów, dzięki czemu mieli szybsze i bardziej wydajne urządzenia. W kronikach Spiderwick jeden z bohaterów używał laptopa z procesorem Intel Core 2 Duo. W Iron Man Tony Stark miał komputer z procesorem Intel Core i7. A w The Social Network Mark Zuckerberg używał laptopa z procesorem Intel Pentium 4. Intel pojawił się także w filmie The Martian, gdzie Mark Watney używał laptopa z procesorem Intel Core i7. Ale Intel to nie tylko kino. Firma ta jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Procesory Intel są używane w komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach, a także w wielu innych urządzeniach. Dzięki nim możemy korzystać z szybszych i bardziej wydajnych systemów, co pozwala na szybsze i wygodniejsze działanie. Intel jest także obecny w naszych samochodach. Wiele samochodów jest wyposażonych w układy scalone Intel, które pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne działanie systemu bezpieczeństwa, nawigacji i wielu innych funkcji. Nie można także zapomnieć o roli, jaką Intel odgrywa w świecie gier komputerowych. Procesory Intel są często wykorzystywane w najnowszych grach, co pozwala na płynne i wydajne działanie gier. Jak możecie zauważyć, Intel to firma, która jest obecna w wielu aspektach naszego życia. Jej procesory i układy scalone pozwalają na szybsze i bardziej wydajne działanie naszych urządzeń. Dlatego warto zwrócić uwagę na produkty firmy Intel i wybrać je dla swojego komputera, laptopa czy smartfona. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.